Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. I jak w poprzednich, tak i w tym. Pod odcinkiem zostały kluczowe momenty, w których zdobywam jakieś cenne przedmioty. Jak tutaj notatka. Na początku tego odcinka będą miejsca, do których wróciłem, aby sprawdzić, co mogę dzięki teraz temu, że mam hack, co mogę zdobyć, co mogę już jakby odznaczyć z mapy, jako to, co zdobyte. Tu oczywiście czasami zdarza się, było też takie coś w Blasphemous, że jak masz, spadniesz na kolce, to od razu giniesz. To jest w sumie trochę, może być irytujące, bo jeżeli przeszedłeś jakąś długą drogę od kapliczki i nagrałeś stan gry i wpadasz na kolce, to giniesz automatycznie od razu i trzeba wszystko iść od nowa. Na szczęście nie ma za wiele tych kolców. A tutaj ci latający są wyjątkowo silni jak na ten rodzaj przeciwnika. Myślę, że dlatego, że można przyjść dopiero jak się ma hack. A hack można mieć dopiero na jakimś tam etapie gry, więc dlatego też przeciwnicy, którzy przeważnie schodzą na dwa ciosy, to trzeba ich wykonać po 5. Więc mają po prostu więcej zdrowia. No ja tutaj właśnie chciałem sprawdzić, czy mogę doskoczyć. No tutaj jest potrzebny podwójny skok, ale już wiem też, że nie podwójny skok, a dash po prostu. Taki w powietrzu. No i tu znowu piękna śmierć. Chciałem sprawdzić, bo wyglądało, jakby się można było tam zaczepić, ale okazuje się, że jednak nie. W każdym tutaj z tych miejsc zaznaczam, skąd startuję, gdzie chcę, co chcę sprawdzić. Te wszystkie właśnie zaznaczenia na mapie, żeby sprawdzić, czy coś tam jest istotnego, czy na przykład jeszcze potrzebuję jakiejś innej zdolności. Na razie o, tu na przykład z hakiem można korzystać. Zbieram materiał do wytwarzania broni. No i okej. Jak będzie jakaś istotny element, to się uruchomię z komentarzem. Teraz już na spokojnie poglądajmy. Thank you.
You must be cautious in your pursuit of such power. It is a strength that belongs to me. I am the definition. Let me help you. No. No. Let me help you. No. Kwiaty ze studni początkowo nie wiedziałem, komu mam je oddać, ale okazuje się, że to jest chyba kobieta, taka NPC, ja tutaj też w tym odcinku to pokażę, komu trzeba to oddać. Lucille, chyba tak się to czyta. W każdym razie oddanie tych kwiatów stąd kończy jej quest, a quest ten jest jednym z elementów platyny. Otrzymujemy za wykonanie tego questa też trofeum. Myślę, że bez problemu każdy tutaj znajdzie te kwiaty. Może bardziej ktoś może zrezygnować z poszukiwania, komu te kwiaty następnie trzeba oddać. Ja może zatytułuję tak ten film odnośnie tego questa, żeby to była jakaś tam wskazówka, że można tutaj akurat w tym filmie to sobie sprawdzić. I am gratified to lay my eyes upon you. Is a strange manor. A place of ancient. The presence is bigger. A poison in disguise. Your silence, and I have seen many curse. Many say they'll be mindful. Once more.
wszystkimi NPC poprzednimi porozmawiałem, okazuje się, że właśnie tutaj, w tym miejscu należy oddać kwiat. I robimy w tym momencie quest. W jakimś odrębnym odcinku zamieszczę wszystkie trofea, te 30 po 30 sekund, które będę zdobywał. Tak, żeby było w jednym odcinku i tam też może wytłumaczę, co należało dla danego trofeum zrobić. No a teraz ruszam dalej, tu jeszcze mamy drzwi i może mogę już przez nie przejść, bo mam taką opcję, możliwość, taką zdolność, właściwie tak powiedzmy. I to jest talizman, który mogłem ubrać, a ja założyłem, że to jest jakiś materiał do wytwarzania broni, więc trochę te obrazki tu w tym przypadku są mylne, czyli różnica między talizmanem a materiałem do wytwarzania broni. W późniejszym etapie uruchamiam te, ubieram te talizmany, tak żeby tam te statystyki były podniesione, albo też jakaś ochrona podniesiona, bo na razie szedłem w zdrowie, żeby dostać też trofeum za 50. Bo teraz będę szedł w siłę, bo ten miecz skaluje się z siłą i myślę, że tak będę to podbijał. Raczej nie będę się skupiał na innych walkach. Za dużo czarów nie używam, bardziej tu chodzi o walkę mieczem. No i to zdrowie, które jest potrzebne. Więc tutaj jeszcze ogląd mapy, co i jak. I słyszymy się oczywiście w kolejnym odcinku.